Bardzo się cieszymy, że właśnie za chwilę będzie miał miejsce koncert, a właściwie kabaretowe wakacje z duchami, czyli kabareton, w którym wystąpią świetni wykonawcy, m.in. kabaret pod Wyrwi Groszem, formacja Szatle, Łowcy B, Poniedzielski, Nowaki, kabaret Skaczów Męczących tutaj z naszych rodzinnych Kielc. I później po tej całej imprezie kabaretowej będzie miał miejsce również koncert zespołu Fil. Bardzo istotne jest to, że oprócz faktu, że w scenariuszu będą padać nazwy konkretnych atrakcji turystycznych, będą informacje o tym, co tutaj ciekawego znajduje się w regionie, to również przed emisją koncertu będą na antenie Dwójki miały miejsce takie krótkie felietony, które będą opowiadać właśnie o tychże atrakcjach. Słyszałem, że 20 milionów to władowali ostatnio, tak? Dobrze wiem. No to spoko, za 20 milionów też bym odstawił taką hawirę. Moi rodzice pochodzą z tych okolic i niestety nie miałem nigdy przyjemności tutaj zawitać. Ale wczoraj wieczorem, gdy byłem na próbach i był oświetlony te zamczycho, no to robi wrażenie. Pokazujemy właśnie takie specjalnie niby na ten wieczór przygotowane skecze. Dlatego trochę się obawiamy, bo to są nieograne skecze. Wcześniej ich nie pokazywaliśmy nawet publiczności. No i jesteśmy sami ciekawi, jak to wyjdzie. Cieszymy się być na realizacji telewizyjnej we własnym województwie. No to jest cudowne. Mamy nadzieję, że to będzie cudowne, bo chcielibyśmy, mamy dwie fajne premiery, chcielibyśmy pozamiatać u siebie, na swoim podwórku wreszcie dać radę. No, liczymy na pogodę. Obiekcie. No trzeba przyznać, tak, że ten zamek, tak, pałac. Tak. Jeszcze wspaniałe jest to, że mamy blisko po prostu. Do pana Osolińskiego mamy tylko żal, że no jak już nie przewidział, że to solidniejszy dar, naprawdę, bo może nie mógł przewidzieć, że będzie akurat realizacja telewizyjna tutaj w XXI wieku. Ale mógł przewidzieć, że będzie burza. W 1944 roku już mógł się spodziewać, że tak, coś takiego tak, się wykluje. Tak. Swoją drogą, bo tak jak łączymy się z duchami, to chcieliśmy zapytać tutaj za pośrednictwem kamery. Jak żyć? Czemu my robimy napad na ZUS? Jak tam po co? Przecież oni mają nasze pieniądze. Tak? Tak, tylko czytałem, że mają na mnie tak dopiero po 66. Cieszę się, że w tym zamku występowałem, gdyż jesteśmy w podobnym stanie. Wzruszony jestem ogromnie, że tu występuję, bo 3 km stąd się urodziłem 58 lat temu. Lubię ten zamek, bo go widziałem. Przyjeżdżałem tu jako dziecko na wakacje nieopodal i widać go było czasem z podwórka mojego dziadka. A teraz po 58 latach przyszło mi tu występować. Co prawda mam straszyć, ale myślę, że nadaje się do tego. Choćby z fizjonomii. Myślę, że część mojego poczucia humoru, jeśli takowe jest i występuje, to ono się stąd bierze właśnie. Z takiego świętokrzyskiego sposobu, takiej mieszaniny tych dwóch zainteresowań, jakie Kieleckie łączy, mianowicie dwóch form działalności gospodarczej, czyli rolnictwa i partyzantki. We'll be right back.
Nie, ja bym po prostu aniołkowi pokazał. Kama Sutra? Czego on z tego uczył? Wymiany pozycji. Pani potrafi coś strasznego? Nie wystarczy, że jest.